Cześć, witajcie, z tej strony Airspace, witam was w kolejnym odcinku Wakacji ze Space'em. Mam nadzieję, że zostawiliście już łapkę w górę, suba, a my dzisiaj wybieramy się na Kolosa 279, tak jak tam wspominałem w ostatnim odcinku, że chciałem gdzieś tam... Czego ktoś tutaj atakuje? Chciałem, żeby ten Kolos gdzieś tam się pojawił, więc wedle waszego prawie życzenia... Ten gość to atakuje, bo nie ma 270. Dobra, to już wszystko jasne. Więc idziemy, to też pewnie, to już nie zaatakuje. Więc wybieramy się dzisiaj na tego oto pięknego kolosika. Tak się tutaj prezentuje. Na razie jest 8 osób w grupie. I już bijemy. Już ubiliśmy. Lotnąłem unikatową zbroję 279. Fajne te rączki są w ogóle. Coś jeszcze tutaj ciekawego poleciało. W sumie, no, bywało lepiej. O, chłop padł. Napiszemy dzięki i wylogujemy się z tego. I chciałbym wrócić sobie na E2 tutaj, tą postacią. A ja tutaj stoję, moi drodzy, mili państwo, na... Chociaż jeszcze o Nypchemonie bym mógł zahaczyć, ale nie, bo mi ostatni tepek został. On się jeszcze może kiedyś przydać. Co to ja mam za błogosławieństwo? Szansę na brak łupu. O! To może ja sobie to kiedyś założę. No, może na sam początek pójdę tutaj do Tuni. Przedać sobie jakieś tutaj pierdoły, bo jest ich tutaj troszeczkę. A następnie przejdziemy się na naszego kochanego smoka, bo stoję teraz na smoku. To można sprzedać, to można sprzedać. Oto ostatnio Scotta złapałem, więc jest gitara. Ja lubię takie miksiki. To mi nie będzie potrzebne. A te dwa herka można gdzieś tam po 2M wystawić na aukcji w sumie, bo czemu nie? Więc idziemy sobie tutaj, zobaczymy też, co na aukcji jest, bo dziś jest kolejny dzień. Dzisiaj jest 24, znaczy u was jest pewnie 4 lipca, a u mnie jest 24 czerwca. Oj, nie chciałem zajrzeć do depo, chociaż zobaczymy, czy coś ja tutaj mam może takiego na sprzedaż, bo tutaj też trzeba troszeczkę porządek zrobić. To mi nie było nigdy potrzebne, to też mi nie było potrzebne, to mi było potrzebne, to mi może być potrzebne, to było, to jakieś takie pierdoły naprawdę są, tylko czy wszystko jest tutaj powiązane, chyba tak, bo większość rzeczy to tu jakieś takie zakładałem, niektóre nawet po parę razy widzę, to zostaje, to ten naszej, o, na 250, na 250 naszej można sobie dać na sprzedaż. Stąd jest chyba wszystko było zakładane. Ten chełmik na pewno nie był. Chociaż nie wiadomo, czy on się gdzieś tam do expo nie przyda, więc... A nie jest on taki zły. Dobra. Tu Unii to już nie będziemy... To możemy też sobie sprzedać, bo to raczej jest useless. Czyli zaraz zobaczymy, czy to jest taki useless. Ile to w ogóle kosztuje kamienie. Kamienie mamy tutaj. 40 do 40, ale wątpię, żeby to było 5M, tamten, no to ja tutaj wystawię za 3M, żeby się nawet nie ośmieszać. Na 250 naszyjnik pewnie będzie tylko jedynie trochę warty, ale też myślę, że szału nie będzie za niego. 2M ktoś licytuje, dobra, ale tutaj jest, widzę, za 50M wystawiony, to ja go wystawię tutaj gdzieś za 40 na kup teraz, a resztę po prostu będziemy wystawiać po 4M. Dobra, dajmy nawet po 3M, żeby po prostu się sprzedało, nie? Buty na 260, fajne, tutaj mieczyk, tu też jakieś takie rzeczy, no całkiem takie, myślę, że przydatne. Dobra, i my w takim razie wracamy sobie na Macho, więc teleportujemy się tutaj naszym teleportem. Cały czas czekam na... cały czas czekam na... Błogo jakieś z expem lub jakiś event z expem, z tego powodu, że mam tutaj 7 instancji jeszcze do wykorzystania, więc będziemy podbijać ten level trochę do góry, zobaczymy, jak to też wyjdzie. No, mam nadzieję, że jakoś spoko to wyjdzie, że będzie w miarę git, ale to wszystko się jeszcze okaże. Gdzie możemy tutaj spotkać kota? Kiedy był kot? Nie, on jeszcze nawet minimala nie ma, to nie ma co, napiszemy tylko mu czekaj z... Pokémon mu to napisałem, czekaj z E2. Bo tam widzę, że się zaraz respi,
żeby on mi tego nie zbił przez przypadek. I zbił. Chyba. A nie, napisał ok. To zajebiście. Ja już sobie tutaj czmycham. Więc stoję teraz na smoku. Po hełmik w sumie. Chociaż ten z Wendry jest troszkę fajniejszy, ale ten zawsze będzie, wiecie, można sobie sprzedać. No i naszyjnik taki z klątwą jest też fajny. Co prawda mam ten na 2.8.0, ale wiecie, zamienniki też trzeba robić, ale ja najpierw robię zamienniki, a później całe Q na to wygląda. Dobra, wchodzimy sobie, tutaj mamy te wytrychy jeszcze, więc tutaj śmiało możemy sobie na luzaku wejść. Tu zapraszamy gościa i dajemy auto. Nie leci nam nic, trudno się mówi, relogujemy się na inną... Nie przeloguje się, ale akcja. Ty serio? Ej, co jest? Ej, Morgonem nie działa. Halo? Ej, to nie jest śmieszne. Ja się nie mogę przylogować na Morgonem. W ogóle jakieś dzisiaj problemy techniczne z Morgonem są, bo weszły jakieś nowe rzeczy. Jak to nieosiągalne? Halo? Chcę przylogować na inny świat. Ej, no i co? I utknąłem tutaj. Ej, dobra, to ja teraz właśnie nie wiem, co mam tutaj robić. No, wszedłem już tutaj, to raczej nie będę stąd wychodził, bo zmarnowałem wytrych. Kurde, ej. Ej, no co jest? No, mogę wam jedynie poczytać komentarze z mojego ostatniego odcinka. To jest maksymalnie, co mogę zrobić. Ej, przepraszam was, ja chciałem naprawdę, żeby ten odcinek był tutaj dowalony po całości. A stało się inaczej. A tutaj nie ma jakichś fajnych, znaczy to są. Może teraz historię o Margo Campie. Dobra, o, to opowiem wam historię o Margo Campie, bo chłop tam napisał. Więc tak. Pierwszy Margo Camp, na jakim byłem, był w 2016 roku. I w sumie pojechałem tak trochę w ciemno. Nie umawiałem się tam z nikim. Stwierdziłem, a pojadę sam. Na miejscu spotkałem oczywiście wtedy Grajka z jego kumplem, który był jego kamerzystą, czy jakoś tak. Grajek już wtedy miał kamerzysta, ja do tej pory nie mam. Spotkałem go, tam były jakieś jeszcze filmiki kręcone. Robiłem chyba... Nie, wtedy jeszcze nie robiłem live'a z telefonu. A może robiłem? Nie, nie robiłem, to nie był ten rok jeszcze z live'em. To był kamp, pierwszy kamp w Chorzowie. Bo poprzedni był w tym zamku w Chudowie, czy jakoś tak się ten zamek nazywał. Więc mnie tam nie było na jedynce, ja dopiero byłem na dwójce. No co, było sympatycznie, wiecie, tam Bartkes chyba, nie, Chabo i Bartkesa nie było, o może był? Był chyba Bartkes. Były tam jakieś, no ogólnie drugiego kampa tak jakoś dobrze wspominam, ale tak jakoś przez mgłę, bo tam wiecie, z nikim się nie umawiałem, tak po prostu pojechałem zobaczyć, co to będzie i tak dalej. Za rok kamp trójka, uważam, że to był jeden z lepszych kampów. Pojechałem wtedy umówiony już w ogóle tam z Dynamisem, zresztą jakichś kumpli i było naprawdę bardzo fajnie. Wtedy też odbył się live u mnie na kanale, który no po prostu wystrzelił ten live strasznie, bo oglądało go chyba w pewnym momencie gdzieś 600 albo 800 osób. Naprawdę było sporo ludzi. Był tam też Varadkiel, który również tak jak ja i Nomirek, o w ogóle Nomirek to była osoba, która też na dwójce i trójce ze mną non stop była. Był też Nomirek, który tam ze mną latał. Później Nomirek mnie przenocował w ogóle po kampie, więc w ogóle miło z jego strony. Było ogólnie bardzo, bardzo fajnie na tym kampie. Było to pod motywem chyba wtedy sekty. Motyw sekty był. Wiecie, demoniz i tak dalej. I ten strój właśnie, co ja mam na postaci... Czy działa? Nie. Wiecie, jaki mam strój na postaci na Orwidi. Ten takiego heretyka z tym płomieniem. No to był właśnie ten strój. Loterie tam jakieś były, wiadomo. Wszystko, co tam możecie na live zobaczyć. Tam też lataliśmy live. Na ten moment, ten live, ja wam powiem, ma... Wejdziemy sobie na mój kanał.
Ten live na ten moment ma wideo od najpopularniejszych. Gdzie on będzie? Tutaj. On ma 13 tysięcy wyświetleń. O, to jest moja głupia morda. Więc no ogólnie było cool. Później był w sumie Margo Camp 4. Czwórka to był ten. Tak? Czwórka to był ten, gdzie razem z Margotube'em pomagaliśmy, że tak powiem, współtworzyć tego kampa. Byliśmy tam taką trochę atrakcją, trochę tam częścią organizacyjną. Byliśmy już też wcześniej dogadani właśnie, kto co robi, prowadziliśmy konkursy. Była również transmisja na żywo na kanale Margotube, bo też spoko w sumie. Poza tam jakimiś paroma rzeczami, jak na przykład gościowi, któremu zawalili buta, czy ktoś, bo tam dostał gdzieś, gdzie nie powinien być i tak dalej, bo wyszedł poza teren przeznaczony do kampa i że tam podobno ktoś na niego, wiecie, najechał i tak dalej, były jakieś dziwne historie, ale ogólnie kamp też był fajny, on był właśnie w motywie pająków, czegoś takiego. Ogólnie kampy spoko zawsze wyglądały, zawsze to było jakieś takie, wiecie, fajny wyjazd, fajne wrażenia. A później już piątki nie było przez odwołanie przez organizatorów. W tym roku chyba też się nie zanosi, bo powinien być pewnie jakoś za 2 tygodnie zrobiony kamp, ale wiadomo, że z przyczyn wirusów, obostrzeń i tak dalej go niestety nie ma. Więc tak to wygląda. Ogólnie powinny być jeszcze organizowane te spotkania, ale wirus też to troszeczkę przytłumił, więc ja cały czas czekam na jakieś spotkanie w jakimś Krakowie czy też Rzeszowie, żeby na przykład pojechać, spotkać się i tak dalej. No i co? To by było na tyle. Przepraszam was, że dzisiaj ten odcinek wygląda jak wygląda, ubijemy sobie jeszcze raz smoka, że wygląda jak wygląda, ale naprawdę chciałem przejść na inne postacie, coś sobie poexpit, coś sobie poubijać, troszeczkę zrobić dłuższy ten odcinek, ale Margonem niestety nie udostępniło mi takiej możliwości, bym mógł się przelogować. Niestety nie działa strona główna, nie działa nic, nie ładuje się w ogóle, więc ta witryna jest nieosiągalna. Więc ja was bardzo przepraszam, mam nadzieję, że mi wybaczycie, zostawicie łapkę w górę na pocieszenie i widzimy się już jutro standardowo o godzinie 15. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie, łapka, subik, dzwoneczek, komentarz i do jutra. Cześć!